narty śladowe są szersze od biegówek, zwłaszcza tych, które były no, sportowe, wyczynowe. Kije nie wiem, ukraińskie czy ruskie, nie mam pojęcia. Już wiem, że muszę... A, jak byłem w zespole Śląsk, miałem tam te biegówki właśnie i sobie po prostu pomykałem w pałacu pyk, pyk i podejrzał mnie rodowity góral. Kurde, nie pomnę jak się nazywał. Który był wicemistrzem Polski w biegach narciarskich. I mówi, pokaż se pojadę. Ja mówię, jak? No ja zdejmę buty, dam ci, a ty włożysz. No i dobra, i on, kurczę, pyk, pyk, pyk. I dał mi, bo zmierzam do tego, że dał mi smary, fińskie smary. Taki mamy las. Tutaj, tam jest w dół, jest potężne pole, kurde, uprawne. A tam jest nasza siedziba. Dał mi fińskie smary, dwa rodzaje i mówi, jak będzie śnieg mokry, to tym smaruj, a tym tylko pod stopą. A jak będzie mróz, no to tym odwrotnie. Tym cały ślizg, a pod stopą tylko. Bo ważny jest krok odbicia, że po prostu to trochę tak jak na łyżwach się jedzie, tylko nie takimi zakolami, tylko po prostu prosto. Ci, którzy jeździli na łyżwach, sądzę, że więcej z was jeździło na łyżwach niż na nartach biegowych. Na pewno gdyby po prostu o tam sobie idą jacyś koledzy z panią, z siateczką i z pieskiem. No, pięknie. Na grzyby. Ponoć są grzyby, które rosną w zimie. I bo wybiłem się z pantałyku. No, chyba te smary mam do dzisiaj, bo po prostu, kurczę, je miałem tutaj, pamiętam, w mojej sekretnej szufladce w moim pokoiku. Jak kantor miał swój pokój wyobraźni, tak ja mam pokój, kurczę, bushcraftowy. Wskoczę do Domciu, bo trudno jechać, jeśli nie ma się ślizgu. Śnieg się lepi, bo jest nie wiem ile stopni, ale wygląda na to. No tak. Śnieg zamiast się przesypywać w palcach, to po prostu robi się z tego kulka. Jak cały czas trzeba, kurczę blade, następni państwo zaiwaniają z wózeczki, z saneczkami, z dziecięciem. No proszę, pięknie. Czyli zrobię coś takiego, że zacznę wracać moim... Aha, co ważne jest dla biegówek, śladówek. Śladówek już może nie tak bardzo. Bardzo ważne jest, żeby mieć szlak. To jest mój szlaczek, ten tu, który sobie zrobiłem. Lepszy, bo jeżeli... To znaczy dziadkowi odpierdzieliło i po iluś tam set latach świetlnych zamierza wystartować w biegu piastów, proszę państwa. A bieg piastów jest, zaczyna się na Polanie, kurde, w Świeradowie Zdroju, w Kowarach, już nie pamiętam. No i jest taka opcja bieg tych rodzin. No i po prostu, kurczę blade, wezmę jeden kijek pod depachę. O, kijki mają taki... Mają takie coś, że jak biegniesz, to wbijasz ten kijek i on się nie tego, a jak robisz krok do przodu, no to ten kijek nie ma tutaj z przodu nie ma oporu, czyli może się po prostu ładnie przechylać, a i jednocześnie to jest ważne przy kroku z odbicia. Są trzy gatunki kroków.
najtrudniejszy podstawowiec krok z odbicia, to jest tak jakbyśmy maszerowali, tylko trochę obszerniejszymi ruchami, tak jak na łyżwach, co wcześniej powiedziałem. Krok łyżwowy, no to stricte tak łyżwy, po prostu, ale jest bieg klasyczny, czyli taki, których się tego kroku łyżwowego nie używa. O, lewa narta już mi, kurde, już nie ma ślizgu. Więc to ma, kurczę, tutaj nie widać na tym, nie mogę się wychylić dalej, bo fiknę. Zobaczcie, ile tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, o ile dobrze widzę. Cieniutkich, brzozowo, chyba podejrzewam, może jaworowych, może po prostu tylko no, klonowych listeweczek. Natomiast ślizg grubości pojawiłem 3 mm góra. Jest zrobiony z hikory. No wiadomo, hikora to jest twarde bydle, wytrzymałe. Teraz będę, tam Państwo sobie odchodzą z godnością. Słychać okrzyki radości. Pieski. Ha, ha, ha. Pięknie, kurde. No i no miałem takie rajdy, robiłem sobie po 30 km, ale nie biegiem i nie na czas, tylko po prostu, no może będę w ten sposób lazł i opowiadał wam dalej. No tu będę trzymał kije. I tu robi się, kurde, zwrot, prawda? Pyk, pyk. I zwrócił uwagę, kurde, na wiązania. To są tak zwane mysie czy kocie łapki. O, ta łapka, ta łapeczka trzyma cały ten spód wiązania. Budki są takie w nosku szersze i grubsze i tam są cztery dziurki. I z te dziurki musi trafić wiązanie, gdzie są wypustki, takie sztyfty, które powinny się znaleźć właśnie w tych dziurkach. A ta łapka przyciska z góry ten cały bałaganik. O, o wiele lepiej się już jedzie, jak jest szlak przetarty. Może wrócę do domciu. Kominek się pali. Trzeba podłożyć i spróbuję znaleźć ten smar. Te smary. Tylko dziwnie, bo to jest podane, kurde, w stopniach Fahrenheita. Oczywiście fińska pisownia, fiński język jest nie do przebycia. Także, kurczę, blade. Muszę zmienić Fahrenheita na Celsjusza i po prostu przebrnąć przez to wszystko. No. I to by było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta. Dobrze jest, jak na szlaku znajdzie się coś takiego, bo można sobie narty przeczyścić. Nawet na zawodach, jak nagle zmieni się pogoda, to po prostu są rzucane maty, a nawet sterta gałęzi świerkowych. Mały podbieg pod góreczkę. No i już dupa. Znaczy, mam blokadę lewej narty. Nie wiem dlaczego lewej. Te resztki smaru, które tam są jeszcze, tylu lat, może się jeszcze tam gdzieś uchowały. I to by było na tyle. Drodzy chłopcy i dziewczęta, hej!